Los Zetas to jeden z najniebezpieczniejszych meksykańskich karteli narkotykowych. Są znani z niezwykłej brutalności wobec swoich przeciwników oraz ludności cywilnej. Mają na koncie tortury, masowe mordy, a także odcinanie głów i zostawianie ich w centrach miast. Organizacja zajmuje się głównie handlem narkotykami, ale czerpie również korzyści z handlu bronią i ludźmi. Kartel ma siedzibę w Nuevo Laredo, w stanie Tamaulipas. Kryminalne fakty. Twoje drzwi do mrocznej rzeczywistości. Mroczna historia Los Zetas ma początek pod koniec lat 90. Po objęciu przez Osiela Cardenasa Guillena kontroli nad kartelem z Zatoki, w Tamaulipas wybuchła zażarta wojna o wpływy. Aby chronić swoją organizację przed wrogimi kartelami i armią meksykańską, Cardenas odszukał Arturo Guzmana de Senę, emerytowanego porucznika armii. De Sena zwerbował ponad 30 dezerterów z elitarnej Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, w skrócie GAFE, czyli jednostki meksykańskich sił specjalnych stworzonych do zabezpieczenia Mistrzostw Świata w piłce nożnej, odbywających się w 1986 roku w Meksyku. Ochotnicy z GAFE stali się osobistymi ochroniarzami Cardenasa, a później zbrojnym ramieniem kartelu. Żołnierzy tych wabiono pensjami znacznie wyższymi niż te, które oferowała armia. Według doniesień, niektórzy z byłych członków GAFE przeszli szkolenia komandosów przeprowadzane przez izraelskie i amerykańskie siły specjalne. Nazwa Los Zetas to swego rodzaju hołd dla pierwszego dowódcy grupy, którego kod radiowy brzmiał Z1 i był kodem nadawanym wysokim rangą żołnierzom. Gdy Osiel Cardenas umocnił swoją władzę, rozszerzył obowiązki Los Zetas. Komandosi zaczęli organizować porwania, wymuszenia i zabezpieczali dostawy kokainy oraz szlaki przemytu. Wykonywali również egzekucje na swoich wrogach, często ze skrajną przemocą. W listopadzie 2002 roku De Sena zginął w akcji wojskowej w restauracji w Matamoros. Po jego śmierci władzę w Zetas przejął na krótko Rogelio González Pizania. Jego panowanie nie trwało jednak długo. Rogelio został aresztowany przez agentów federalnych w październiku 2004 i niedługo potem skazany na 16 lat więzienia za zabójstwo i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Po zamknięciu Gonzaleza kontrolę nad oddziałem Zetas przejął Heriberto Lascano, kod radiowy Z3. Lascano słynął z niezwykłej brutalności i niepohamowanej żądzy władzy. Zmiana zarządu Los Zetas nie wpłynęła jednak na ich losy tak bardzo, jak reorganizacja w Cartel del Golfo, do której doszło wkrótce potem. Po aresztowaniu Cardenasa w marcu 2003 roku i jego ekstradycji w roku 2007, Los Zetas przejęli jeszcze bardziej aktywną rolę w CDG. Ich wpływy w organizacji znacząco wzrosły. Oddział Zetas stał się wkrótce tak potężny, że do 2010 roku zdeklasował kartel z Zatoki pod względem przychodów, wpływów i liczby żołnierzy. Zmiana równowagi sił doprowadziła do krwawej wojny. Ataki i egzekucje na członkach konkurencyjnej grupy przeplatane były z wywieszaniem przez obie strony banerów, których Los Zetas i Cartel del Golfo obwiniali się za przemoc wobec siebie i ludności cywilnej. Różne raporty i źródła nie są zgodne co do tego, kto i dlaczego spowodował formalny rozłam. Niektóre źródła podają, że podział nastąpił w wyniku sporu co do tego, kto obejmie przywództwo po ekstradycji Osiela. Kandydatami CDG byli Antonio Cardenas Guillén, brat Osiela, i Jorge Eduardo Cosilla Sanchez. Wyborem Los Zetas miał być panujący w oddziale Heriberto Lascano. Według kolejnych doniesień CDG chcieli rozejmu z kartelem Sinaloa, którego Los Zetas nie uznawali, rzekomo preferując sojusz z kartelem Beltrán Leyva. Po odłączeniu się Los Zetas od CDG, kontrolę nad Zetas nadal sprawował Heriberto Lascano. Władzę nad CDG przejął natomiast brat Osiela, Antonio. Kiedy wojna między gangami rozpoczęła się na dobre,
Kartel z Zatoki połączył siły ze swoimi dawnymi rywalami, kartelem Sinaloa i La Familia Michoacana. Los Zetas sprzymierzyli się natomiast z kartelami Beltran Leyva, Juarez i Tijuana. Los Zetas przyczynili się znacząco do wzrostu brutalności i przemocy w meksykańskiej wojnie narkotykowej. W przeciwieństwie do innych karteli, nie kupowali sojuszy, lecz terroryzowali swoich wrogów. Ponieważ Zetas byli nową siłą na meksykańskiej scenie narkotykowej, konkurowali z bardziej ugruntowanymi kartelami, stosując skrajną przemoc i okrucieństwo jako formę wojny psychologicznej. Torturowali ofiary, wieszali ich ciała i mordowali na masową skalę. Przejmowali kontrolę nad kolejnymi terytoriami i utrzymywali je siłą. Chociaż ich wyszkolenie wojskowe z czasem uległo osłabieniu, ich brutalność nie. Kartele rywalizujące z Los Zetas zaczęły przyjmować niektóre z ich taktyk, jeszcze bardziej nasilając przemoc w kraju. Kopiowanie przez inne grupy brutalnych metod Los Zetas spowodowało eskalację przemocy w Meksyku do poziomu, jakiego ten kraj nie doświadczył nigdy wcześniej. Niektóre z nowych praktyk stosowanych przez kartele obejmowały obdzieranie ze skóry, kastrację i porzucanie ofiar w miejscach publicznych. Los Zetas przeprowadziło wiele masakr i ataków na ludność cywilną i wrogie kartele. Niektóre z nich to masakra w San Fernando 2011, w wyniku której zginęły 193 osoby, rzeź rolników w Gwatemali czy atak na kasyno w Monterey, w którym spalono 53 osoby. Niektóre źródła podają, że Los Zetas może być również odpowiedzialny za eksplozję rurociągu naftowego Puebla w 2010 roku, w wyniku której zginęło 28 osób i uszkodzono 115 domów. Sukcesy organizacji są oczywiście pokłosiem ich doświadczenia wyniesionego ze służb specjalnych oraz zdolności do przekazywania ich umiejętności nowym członkom. Los Zetas założyli obozy szkolenia rekrutów, w których trenowali byłych funkcjonariuszy Policji Federalnej, Stanowej i Lokalnej. Ośrodki szkoleniowe Zetas mają podobną strukturę jak obiekty szkoleniowe meksykańskich sił specjalnych. Na tym jednak nie kończą się podobieństwa między Zetas a siłami specjalnymi. Formacja Los Zetas posiada podobną hierarchię do armii oraz odznaczenia za służbę takie jak Medalion Komandosów Los Zetas. Nabór do Los Zetas nie był prowadzony jedynie pośród meksykańskich sił specjalnych. We wrześniu 2005 zeznania złożone przed meksykańskim kongresem przez ówczesnego sekretarza obrony Clemente Vega wskazywały, że Los Zetas zatrudnili również co najmniej 30 byłych członków Caibiles, czyli oddziału sił specjalnych z Gwatemali. Los Zetas wykorzystują w swojej strukturze organizacyjnej również kobiety. Stworzyli oni żeńską jednostkę znaną jako Las Panteras, składającą się z wyjątkowo atrakcyjnych kobiet. Panteras wykorzystują uwodzenie do negocjacji z politykami i organami ścigania, aby pomóc osiągać cele kartelu. Gdy nie są w stanie uzyskać pożądanego rezultatu swoimi wdziękami, zabijają swoje ofiary. Pierwszą liderką tej grupy była Ashley Narro Lopez, zwana La Comandante Bombón. Została ona schwytana w 2009 roku w związku z morderstwem generała Tejo Quiñonesa. Kobiety pracują również dla Zetas jako mediatorzy, strzelcy i szefowie terytorialni. Los Zetas sieją terror w całym Meksyku od 20 lat, jednak ich wpływy nie stanowią problemu jedynie dla tego kraju. Kartel jest także zagrożeniem dla wszystkich narodów zachodniej półkuli. Od 2017 roku 40% meksykańskiego rynku ropy naftowej znajduje się pod kontrolą Los Zetas. Według The US Energy Information Administration, Meksyk odpowiada za 10% importu ropy naftowej do Stanów Zjednoczonych i odgrywa jeszcze większą rolę w eksporcie do krajów Ameryki Południowej. Tylko w przemyśle naftowym wpływ Los Zetas może spowodować niestabilność gospodarczą w każdym kraju, będącym partnerem gospodarczym Meksyku. Gospodarki niektórych z tych krajów nie są na tyle silne, by wytrzymać te niestabilności.
DEA podała, że oprócz dystrybucji bardziej powszechnych narkotyków, takich jak marihuana i kokaina, Los Zetas jest także dużym graczem w handlu fentanylem. Dzięki ścisłej współpracy z organizacjami przestępczymi z Chin i innych krajów azjatyckich, są w stanie dystrybuować fentanyl na terenie niemal wszystkich krajów Ameryki Północnej i Południowej. Ciągła dystrybucja narkotyków napędza działalność Zetas i innych karteli, prowadząc do narastającej korupcji i przemocy w sąsiednich Meksykowi krajach. Kolejną metodą wykorzystywaną przez meksykański kartel do wywierania wpływu na inne kraje są zamieszki w więzieniach. Od dawna wiadomo, że Los Zetas tworzą system zarządzania przestępczością w więzieniach poprzez wymuszenia i egzekucje. Są dowody na to, że byli katalizatorem wielu zamieszek i wybuchów w więzieniach w krajach poza Meksykiem. Ich destrukcyjna działalność w więzieniach była szczególnie widoczna w Los Angeles. Mnóstwo byłych wojskowych powiązanych z Los Zetas odsiaduje swoje wyroki także w więzieniach w Gwatemali. Pomimo, że wpływy Los Zetas na więzienia widoczne są najbardziej w USA i Gwatemali, kartel zaczyna być zagrożeniem dla coraz większej liczby krajów. Destrukcyjny wpływ Los Zetas i ciągły rozlew krwi w Tamaulipas, położonego na granicy z Teksasem, doprowadziły USA do coraz bardziej stanowczych działań. W lutym 2009 gubernator Teksasu Rick Perry ogłosił program o nazwie Border Star, mający na celu ochronę granicy na wypadek, gdyby Zetas zrealizowali swoje groźby ataku na funkcjonariuszy USA. Projekt ten obejmował użycie czołgów, samolotów i Gwardii Narodowej jako środków zapobiegawczych w przypadku możliwego upadku państwa meksykańskiego. Służby były gotowe chronić granice przed atakiem Los Zetas i przyjąć napływ Meksykanów uciekających przed przemocą. W 2012 roku administracja Baracka Obamy uznała Los Zetas za jedną z czterech najbardziej niebezpiecznych międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych. Poza Zetas na liście znalazły się Bratski Krug z Rosji, Yamaguchi Gumi z Japonii i włoska Camorra. W marcu 2019 republikański kongresman z Teksasu Chip Roy przedstawił projekt ustawy, na mocy której Los Zetas zostałaby uznana za organizację terrorystyczną. Donald Trump podczas swojej prezydentury również wyraził zainteresowanie uznaniem kartelu za organizację terrorystyczną. Plany te zostały jednak wstrzymane na prośbę prezydenta Meksyku Andresa Manuela Lopeza Obradora. Na początku drugiej dekady XXI wieku analitycy byli zgodni, że Los Zetas to największa i najbardziej ekspansywna zorganizowana grupa przestępcza w Meksyku. Wyprzedzali swoich głównych rywali, kartel Sinaloa, jeżeli chodzi o posiadane terytoria. Poza głównymi siedzibami w przygranicznych regionach Tamaulipas, kartel posiadał setki innych stanowisk w całym kraju. Kontrola szlaków przemytu przez Los Zetas możliwa jest dzięki licznym stanowiskom obserwacyjnym w strategicznych punktach przemytu, takich jak lotniska, dworce i główne drogi. Ze względu na wysokie wyszkolenie militarne pierwszych członków, Los Zetas było niezwykle trudne do spacyfikowania. Mimo to, większość ich operacji została pomyślnie przerwana przez amerykańskie i meksykańskie organy ścigania. Operacja o nazwie Black Jack, przeprowadzona przez DEA i FBI, doprowadziła do zidentyfikowania trzech kryjówek Los Zetas. W trakcie nalotów przez meksykańskie siły federalne uwolniono ponad 40 porwanych osób i dokonano największego przejęcia broni w historii Meksyku. W ciągu ostatniej dekady Los Zetas wydaje się jednak wyraźnie tracić na sile. Na początku 2010 roku Miguel Trevino Morales, pseudonim Z40, wyparł Lascano i objął przywództwo w kartelu. Lascano był początkowo zadowolony, że ma Moralesa w swoich szeregach, jednak dał mu zbyt dużą władzę i nie docenił jego porywczej natury. Zdolności przywódcze Moralesa zapewniły mu lojalność i szacunek członków Los Zetas. Doprowadziło to wielu z nich do zaprzestania płacenia daniny Heribertowi Lascano. Ta roszada na czele kartelu
odbyła się oczywiście w cieniu krwawego konfliktu między sprzymierzeńcami Z3 i Z40, który okazał się być początkiem końca Los Zetas jako zjednoczonej organizacji. Brak stabilności wewnątrz grupy i wybijanie się nawzajem powodują, że wpływy Zetas słabną z roku na rok. W 2012 roku rząd USA wyznaczył nagrodę w wysokości $5 milionów za informacje prowadzące do schwytania Miguela Trevino Moralesa. Jednocześnie rząd Meksyku nasilił ofensywę przeciwko Los Zetas, ogłaszając, że w głównych obszarach działania grupy zostanie zainstalowanych 5 nowych baz wojskowych. 9 października 2012 meksykańska marynarka wojenna potwierdziła, że były przywódca Zetas, Heriberto Lascano, zginął w strzelaninie z meksykańskimi żołnierzami piechoty morskiej w Progreso, niedaleko granicy z Teksasem. Niecały rok później meksykański korpus piechoty morskiej schwytał Miguela Trevino Moralesa. Do zatrzymania doszło w Anahuac, w stanie Nuevo León. Władze utrzymują, że jego następcą został jego brat, Omar Trevino Morales, pseudonim Z42. Do końca 2012 roku 21 z 31 pierwszych członków Los Zetas zostało zabitych lub schwytanych. Ich miejsce zajęło wielu młodszych najemników, jednak odbiegali oni znacznie od pierwszej formacji pod względem wyszkolenia. W marcu 2015 meksykańskie siły bezpieczeństwa aresztowały ostatniego znanego przywódcę struktury Los Zetas, czyli Z42. Od 2015 roku kolejni przywódcy rozczłonkowanego i osłabionego kartelu Los Zetas zostają złapani lub zabici, powodując dalszy rozpad ich struktury. Potężna niegdyś organizacja uległa podziałowi na kilkanaście mniejszych grup, z których każda uważa się za następców Los Zetas. Jednymi z nich są Zetas Vieja Escuela, czyli Old School Zetas, i Cartel de Norestec, znany też jako Kartel Północno-Wschodni. Rzeczą wartą odnotowania jest, że na bazie nienawiści do Los Zetas powstała grupa uważana obecnie za najbardziej niebezpieczną organizację przestępczą w Meksyku, czyli Cartel Jalisco Nueva Generación. Pierwsza wzmianka o CGNG pochodzi z czerwca 2009, kiedy w Quintana Roo znaleziono w ciężarówce zwłoki trzech mężczyzn z następującą wiadomością. Jesteśmy nową grupą Mata Zetas i jesteśmy przeciwni porwaniom i wymuszeniom. Będziemy z nimi walczyć we wszystkich stanach w imię czystszego Meksyku. Ciała z ciężarówki powiązano później z filmem na YouTube, na którym członkowie CGNG uzbrojeni w karabiny szturmowe przesłuchują klęczących trzech członków Los Zetas. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli chcesz widzieć więcej podobnych treści, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji i dzwoneczek powiadomień, żeby być na bieżąco z naszymi filmami. Twoje wsparcie jest dla nas niezwykle ważne. Subskrybuj nasz kanał, żeby pomóc nam się rozwijać i tworzyć jeszcze lepsze materiały. Nowe odcinki w każdy czwartek.